Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Nikodem, a to jest atak dementorów w Hogwarcie. Nie, raczej na błoniach Hogwartu. To jest Harry Potter, Lego Harry Potter, lata 1-4. Kolejny odcinek. Ostatnio byliśmy w zakazanym lesie na lekcjach Hagrida, żeby polecieć na hardodziobie. Tak można to powiedzieć. A teraz i mam dla was króciutką informację, że od tego odcinka w każdym odcinku będę robił dwie misje na odcinek, by po prostu szybciej tą serię skończyć. Och, Harry, nie idziesz. Nie. A, Freddy George, oczywiście. Masz tu mapę kunstfotów, bla bla bla. Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego. No, Snape, Filch. A, i to przejście w garbie jednookiej wiedźmy. Dobra, no to chodźmy. Przed chwilą oni w sweterkach byli, co to ma być? Jak mi się gra zaraz skraszuje, to normalnie nie wiem, co będzie. Na razie nie, na razie się nie kraszuje, na razie jest wszystko pięknie. Ale chyba będę musiał ten faktycznie na te wakacje zabrać komputer, by po prostu montować. Po prostu te filmiki montować, bo naprawdę się nie wyrobię do 16 dzisiaj. Zwłaszcza, że jeden odcinek się dzisiaj wstawia na YouTube'a. Ja nagrywam to 14 lutego i ten odcinek będzie bodajże 23. Tak, bo teraz codziennie, moi drodzy, codziennie o godzinie 16 będzie Harry Potter, Lego Harry Potter. Co ja mam tu zrobić? Żadnego zwierzęcia nie mam. I co teraz? Chyba, że... Nie jestem pewny, czy akurat to mamy zrobić. Ale zróbmy. Ja wiem, że to nie jest zgodne z przepisami, ale... Zmieńmy się w Hermionę. Weźmy krzywołapa. Bo chyba to właściwie musimy zrobić. A jak nie, to już nie wiem. A jednak trzeba było się... No oczywiście, Hermiona. Czyli trzeba było zamienić po prostu w Hermionę. No skoro już jesteśmy Hermioną, to możemy to zrobić. Łoo, ile cashu! Dobra, przesuwaj się. Dobra. Jak mówiłem, dwie misje na odcinek. Dobra, Harry już widzę posrany. Freddy George. Ja ich zawsze lubiłem. Oni byli tacy fajni. Widzę, co reszta Wesleyów, taka... Oni takimi śmieszkami i takimi żartownisiami nie byli. Wszyscy Wesleye tak samo jak Freddy George. Freddy George to nawet potrafili w Insygniach Śmierci dobrze rozbawić. No nie licząc tej sceny śmierci Freda, nie? No kurde, no... Szkoda naprawdę. Jeżeli chodzi o serię Harry Potter, to taka najsmutniejsza scena śmierci według mnie w Harry Potterze to chyba była scena śmierci z Gretka. Tak, scena śmierci z Gretka, to normalnie no... Mnie to tak przybiło. Normalnie sam przy tej scenie śmierci płakałem. O nie!
Co się stało? No, ja przy tej scenie śmierci z Gretka tak płakałem, że no, nie to, że płakałem, ale prawie ryczałem. No! Kurde, Fred, George. Nie spadywać. Bo wam... giry z tyłka powyrywą. Dobra, mam 4 na 10. Siema, siema, zbijam piątki. Ej, co się stało? Jakim prawem? A, różdżką 1000 kilo. No w sumie racja, magia. No ej! Ja mam jakiegoś pecha, kurde. Nie ma to jak nagrywać Harry'ego Pottera pod rząd. Się nikodem nie wiem, że ci się wszystko pieprzy. Dobra. Znajdźmy tutaj jeszcze coś. Jakąś pajęczynkę. O, i mamy pajęczynkę. Super. A! Bogin. A, super, że Fred i George boją się Toma Riddla, Voldemorta. Naprawdę super. Dobra, ja już wiem, o co chodzi z tymi poszczególnymi minkami. W sumie ja to wiedziałem nawet jak pewien youtuber tego nie umiał. Bo to było, można było poznać po minkach, że... że o, otwarta buźka to tort, coś tam, bla bla bla, nie? Kurde, mi się wydaje, czy ja znowu zgubiłem pajęczyny. No nie! Kurde, Fred, George. To dwie pajęczyny zgubiłem. Jedną pajęczynę zgubiłem. Dobra, ale mi się już tego nie chce szukać. Ja wiem, byśmy tam fragment herbu zdobyli, bla bla bla. A, oczywiście, miodowe królestwo to było, nie? Chciałem powiedzieć dyniowe królestwo, nie wiem czemu. Jak za cicho mówię, to sorry. No to jesteśmy w Hogsmeade, moi drodzy. Dobra, wychodzimy. No tu widzę sowa, pokasowe, Śnieżki, Malfoy, tu jakiś dziadek. Tu widzę Hermiona, tam będzie nam potrzebna ewentualnie ktoś, kto ma łopatę. Sowa. Nic śmiesznego ze sobą, nie? To normalne, że słowy, coś tam. Wcale nie. Seksmasterka. Potem hejty będą. Potem będą ludzie w komentarzach na YouTubie pisać, że. I godem, przestań mi o tym głównie gadać, kurde. Normalnie umrę. Już przestaję. Dobra. Ulepimy dziś bałwana. Kraina lodu, mam te moc. Dobra, fragment herbu. No. Mówiłem w poprzednim odcinku coś na temat Gothica, nie? Tak, w sierpniu najprawdopodobniej kompa będę miał.
A jak nie w sierpniu, to we wrześniu, więc Gothic na pewno się będzie u mnie pojawi na kanale. Na pewno ten Call of Duty może się jakieś pojawi. Harry Potter, Insygnia Śmierci, GTA 5 na przykład, o. A. Śnieżki, Malfoy. Ron chce się boksować. O, w czapę dostał Draco. No, pokaż Draco, na co cię stać. Pokaż, na co cię stać. Ale teraz, słuchaj. Ale w czapę dostał, nie. Może Harry lepiej. Harry tutaj główny bohater, no to... On przecież poskromił Drakona. On przecież obronił Rona i Hermione przed Malfoyem spod pelerynki niewidki. No! Co za zdzierstwo, no naprawdę. Dobra, bo to trzeba przytrzymać. Ale Malfoy, bo nie mam czasu. Chciałbym jeszcze kilka rzeczy zrobić w tym odcinku. Dwie misje na odcinek, tak jak mówiłem. Co prawda odcinek by trwał w tym momencie jakieś... No... Dobre pół godziny ponad. Taka misja to trwa paręnaście minut. Ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Jak to będzie. A ty kurde. O nie, Ron. He 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 he. I co powiesz, Malfoy? Ej, ale o dziwo. Ta gra chodzi dosyć płynnie na pełnym ekranie, jak nagrywam bandicamem. Normalnie jestem w szoku. Ło! Dobra, Draco. Co? Nie! Dobra, Malfoy w Hogsmeade wylądował. Corneliusz Knot. O! Harry Potter oczywiście. Wydało się, że tu chodzi o Harry'ego. Zarazem o Siriusa. A, pod trzema miotłami, super. Dobra, tu jest jakiś ziutek. O, tu jest ten gościu, nie? Co ma tą czapkę. Tą postać raczej, przepraszam. Co ma tą czapkę. O, studenta uratowaliśmy, super. Właśnie, kurde. Stracił równowagę, Elo. Dobra, ale ja tutaj z takim innym gościem bym chciał jeszcze ten trochę potańczyć. Chodź tu, gościu. Dobra, on tam jest i... Dobra. O nie, bo tu trzeba redukto. Fuck. Jestem niezadowolony. W takim razie. Tu trzeba redukto. Chciałem postać. Ej, no i co? I gdzie jest kolejny? A, tu jest metelka, spoczka. Dobra, Harry Potter, wybisny miotlarz. Tylko on umie tak naprawdę latać.
Ooo, ile to nam pięknie dodało, dodało nam to wręcz latająco nam to dodało. Dużo kaski. I od razu, kurde, się człowiek raduje. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy... Nieważne. Pomniała mi się przeróbka tego, jak z kolegą to przerabialiśmy, ale dobra, kij z tym. Dobra. Aż sowy wyleciały! Dobra, chodźmy do tych trzech mioteł. A, nieletnim jestem wzbroniony, okej. Dobra, i Harry skuma, Harry idzie zobaczyć, o co tam chodzi właściwie, że o niego... A, dementorzy w pubie oczywiście. Szukają wszyscy Siriusa Blacka. Sirius Black, o, że Sirius Black jest ojcem chrzestnym Harry'ego. Aj, że to on niby zabił tych 12 Mogoli, tak? A to tak naprawdę był Peter Pettigrew. Dobra, mamy koniec misji. Zróbmy coś jeszcze w tym odcinku, zróbmy. Żeby szybciej nam minęło. To wszystko. Żeby seria nam szybciej minęła. No i co? Dobra, czyli idziemy do... Aha, idziemy do salonu Gryfonu. Jeśli się nie mylę. Czyżbyśmy szli w kierunku salonu? Okej, idziemy w kierunku salonu. A, oczywiście. I co my mamy? Aha! Peter Pettigrew! No dobrze! W takim razie robimy to! Nie. Aha, że tu chodziło, że Peter Pettigrew dawno nie żyje, że został z niego tylko palec. A tak naprawdę było tak, że Brandy Tchórz odciął go sobie, żeby ludzie myśleli, że on nie żyje. Dobra. Czyli tak, dwie misje na odcinek, czyli to jakieś około 40 minut by mi to zeszło. God damn it. Mapa Huntsfotus, super. Otwieraj, Ron. Pomóż kumplu. Dobra, radyjko. A nie, pobudzimy wszystkich w podwarcie. Przepraszam, nie chciałem. To kolega. On jest taki niewychowany. Więc niemiły jesteś Nikodem. Jak Harry raczej. Dlaczego podpierniczasz tego Rona? Jest tak ładnie? Nie, no, żartuję. Ej, koklik. A, musimy tak czy siak to otworzyć. W czapę dostał. A, dobra, Ron. On tutaj ridikuluje sasna.
No, pięknie, Ron. Postaw tego klocka jakoś normalnie. O, dobra. Oj, mamy kocioł. Jest godzina 13. A za 3 godziny mi się opublikuje jeden z odcinków z tego właśnie Harry'ego Pottera. Z Lego. Może jeszcze dzisiaj nagram tego. No jak on się zwie? Właśnie więzienia Azkabanu. Właśnie Harry'ego Pottera i więzienia Azkabanu bym sobie nagrał. Tak, super. Tylko wy mi powiedzcie tak. Gdzie ja mam znaleźć kwiatka? Kurde, kwiatka nie mogę znaleźć. Widzicie? Trzeba było pokminić troszkę. Dobra, Ron, koksisz dzisiaj. Czy to jest to miejsce, gdzie będziemy musieli... ta misja, gdzie będziemy musieli wypijać eliksir niewidzialności, żeby ukryć się przed Filczem? Chyba tak. Właśnie to. O, dobra, ridiculous. Dobra, i Harry. I co my tutaj mamy? Fajnie, że budujesz. No, to jest to właśnie. O czym mówiłem. Dobra, ale mamy przynajmniej ten. O nie! To trzeba tak magicznym sposobem, tak? Kurde, Ron! Złap to, a nie. Dobra. Harry ma tutaj pelerynkę i witkę, co on tam da sobie z Filczem. Słyszę coś, czuję, co się święci, popędzał ich zły duch. Mam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko duch. Dobra, fajnie, to teraz co? Hehehe. O, postać. Postać Freda w swetrze. A według mnie super. Ale popsułem. Pa, pa! Ale kredyt.
Dobra, Ron. O nie, bo Ron tutaj. Został złapany przez filcza. Chodźmy Ronowi tutaj pomóc. Dobra, i my obydwoje musimy to wypić. Chociaż Harry to tam pelerynka niewidka, no ale... Skoro to nie podziała, no to cóż... Chodźmy. Wy obydwoje się nie mogli zmieścić pod peleryną, no. Nie pomyśleli twórcy, nie pomyśleli. Dobra, klocek i idziemy. A, tutaj jest Slytherin, to nie. A, super, czyli trzeba... O. Skrzypce zbudować. Muzyk się znalazł. Jak się chodziło przez 6 lat do szkoły muzycznej, no to kurde się wie, nie? Zna się takie rzeczy. Dawaj! Dobra. Ale to się dłuży. Dobra. Dwie misje na odcinek. Według mnie spoko. Potrafi. Porazili. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, udostępnijcie, skomentujcie.